Nowy rynek w Końskich, który ma zastąpić skwerek, miał mieć klimat tego z Bolonii i mieliśmy na nim witać już nowy rok 2018. Nic z tego. Wielka przebudowa się opóźnia, bo wciąż nie rozstrzygnięto konkursów unijnych, a więc gmina nie dostała dofinansowania. W najgorszym scenariuszu może go nie dostać w ogóle. Koncepcję przebudowy, czyli powstania nowego rynku oraz idących za tym zmian w ruchu drogowym ogłoszono na wiosnę 2016 roku. Od tamtej pory przygotowywane były dokumenty niezbędne do przebudowy. Dokładnie 29 czerwca tego roku gmina w końcu doczekała się na ogłoszenie konkursu, w ramach którego może pozyskać ogromne wsparcie finansowe na ten projekt. Od razu złożono komplet dokumentów. Przypomnijmy, że rewitalizacja ma obejmować przebudowę alejek parkowych, utworzenie rynku w miejsce skwerku, budowę boiska i lodowiska przy szkole podstawowej nr 1 oraz przebudowę ogródka Jordanowskiego. Ta ostatnia miała już miejsce, ale gmina liczy na to, że dofinansowanie częściowo zrekompensuje już zainwestowane pieniądze. Termin zakończenia ocen i rozstrzygnięcia finansowego wyznaczony jest na koniec tego roku, więc w końcu tego roku dowiemy się, czy... Mając już informację, że przeszliśmy ocenę formalną i ocenę merytoryczną pierwszego stopnia, możemy liczyć na dofinansowanie. Czy to oznacza, że wymienione przed chwilą inwestycje na pewno będą miały miejsce? Nie. Program ogłoszony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na którego czele stoi Adam Jarubas, adresowany był do miast powiatowych. Wszystkie takie miasta z województwa postanowiły aplikować. Wpłynęło zatem 13 wniosków, a pieniądze, którymi dysponuje zarząd, wystarczą na dofinansowania dla około 5, może 6 miast. Ja nie zazdroszczę Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego, ponieważ radość dawania jednym będzie jednocześnie... smutkiem z powodu odmowy innym. Ważne z naszego punktu widzenia jest, że wniosek został przygotowany poprawnie merytorycznie, ma przewagę nad większością konkurencyjnych wniosków, wysoko punktowanym przeprowadzeniem konkursu na wizję architektoniczną, urbanistyczną przebudowę rynku, a więc zrobiliśmy to, czego w większości wnioskodawców się na co nie wpadli, nie zrobili, z czego zrezygnowali. Ale każdy wniosek ma swoje pewnie wady i zalety, pewne obciążenia. I dzisiaj stwierdzenie, że na pewno te pieniądze dostaniemy, byłoby i przedwczesne, i nadmiernie optymistyczne. Miasto w ramach konkursu może otrzymać około 20 milionów złotych. Czy tak się stanie? Powinniśmy się dowiedzieć jeszcze w listopadzie lub na początku grudnia.